jestem nauczycielem w zespole szkół imienia Pawła II w Obrowie. O całej kampanii dowiedziałem się z internetu i postanowiłem informację przekazać członkom samorządu uczniowskiego. Pochodzę z Lublina, chodzę do 5 liceum ogólnokształcącego, o całej akcji dowiedziałem się właśnie od kolegów. Myśleliśmy, że warto by zrobić coś międzypokoleniowego. Każdy z nas ma jakieś takie zainteresowanie blisko kultury hip-hop i postaraliśmy się tak dobrać warsztaty, żeby to właśnie wszystko było w tej dziedzinie. Odbyły się warsztaty z beatboxu, ze street dance'u, z rapu, czyli freestyle'u. Ja dołożyłem swoje, czyli dołożyłem graffiti. Realizujemy wszelakie zajęcia, takie kulinarne, plastyczne, wokalne, sportowe. Zajęłam się warsztatami ze street dance'u. Zaprosiłam Karola Polaka i Pawła Mazura, to polskiej pizzy, oni występowali w Mam Talent. Mówili, że jest mega energia. Młodsi uczniowie tańczą razem z seniorami. Zdecydowałam się tańczyć z seniorami, ponieważ taniec jest zarówno dla młodych, jak i dla starszych. Uzupełniamy się, naprawdę. Ludzi, których poznałem, myślę, że nie zapomnę do końca życia. Emocje były niesamowite. Naprawdę bardzo teraz to miło wspominam. Dostaliśmy bardzo dużo gratulacji. Wspaniała młodzież, która się bardzo angażuje. Można zrobić coś ciekawego, coś wspaniałego. Udział w takich warsztatach daje motywację do działania przede wszystkim i rozwijania się. Dało nam to mega motywację do działania dalej. Pasja to jest, uważam, najlepszy pomysł, sposób, w jaki sposób można się wylogować do życia. Nie planujemy na tym poprzestać. Wyloguj się do życia, a robi się to tak!